W tym nagraniu zajmiemy się rozwiązaniem zadania o następującej treści. Ile gram tlenku srebra potrzeba, aby otrzymać 1,5 decymetra sześciennego tlenu w reakcji rozkładu tlenku srebra przy ciśnieniu 1,22 atmosfery i w temperaturze 30 stopni Celsjusza? Zacznijmy od wypisania danych i szukanych. Interesuje nas, jaka jest masa tlenku srebra, którą potrzebujemy do tego, aby otrzymać 1,5 decymetra sześciennego tlenu przy ciśnieniu 1,22 atmosfery, czyli jeżeli chcemy zamienić to na hektopaskale, to wystarczy, że przemnożymy to 1,22 razy 1013,25 hektopaskala, co daje nam tutaj 1236 i około 0,17 hektopaskala. Co więcej, mamy podaną temperaturę i wynosi ona 30 stopni Celsjusza. Aby móc później rozwiązywać to zadanie, warto zamienić stopnie Celsjusza na kelwiny i otrzymamy w ten sposób 303 kelwiny. Zapiszmy równanie reakcji, o jakiej jest mowa w treści zadania. Tlenek srebra rozpada się, dając metaliczne srebro i tlen. Z każdego mola tlenku powstają 2 mole srebra i pół mola tlenu. Więc z każdych 2 moli tlenku srebra otrzymamy 4 mole srebra i 1 mol tlenu cząsteczkowego. Z treści zadania wiemy, że mamy otrzymać jedynie 1,5 decymetra sześciennego tlenu. Zastanówmy się, ile to będzie moli tlenu. Aby to obliczyć, posłużmy się równaniem Clausiusa-Clapeyrona dla gazów doskonałych. PV równe jest NRT, gdzie P to ciśnienie, V objętość, N liczba moli gazu, R stała gazowa, a T to temperatura. Przekształćmy wzór tak, aby uzyskać wyrażenie pozwalające obliczyć liczbę moli gazu. Otrzymujemy, że liczba moli gazu równa jest ciśnieniu razy objętość dzielonemu przez stała gazowa razy temperatura. R w tym wzorze to stała gazowa. Aby móc obliczyć to zadanie, przyjmujemy, że stała gazowa wynosi 83,1 hektopaskala razy decymetr sześcienny dzielone przez mol razy kelwin. Podstawmy wartości liczbowe do uzyskanego wzoru. Ciśnienie wyraźmy w hektopaskalach, objętość w decymetrach sześciennych. Stałą gazową już omówiliśmy, a temperaturę musimy tutaj podać w kelwinach. Wychodzi, że liczba moli wynosi 74 tysięczne mola. Patrząc na równanie reakcji, widzimy, że z 2 moli tlenku srebra otrzymuje się 1 mol tlenu. Natomiast aby otrzymać 74 tysięczne mol tlenu, potrzebujemy x moli tlenku srebra. X w takim razie wynosi 148 tysięcznych mol tlenku. Jednak w treści zadania nie jesteśmy pytani o liczbę moli tlenku, tylko o jego masę. Aby otrzymać masę tlenku, wystarczy tą liczbę moli pomnożyć razy masę molową tlenku srebra. Masa molowa tlenku srebra wynosi 2 razy masa molowa srebra plus 1 raz masa molowa tlenu. Czyli mamy tutaj 2 razy 108 g na mol plus 16 g na mol, co w sumie daje nam 232 g na mol. Masa niezbędnego tlenku srebra wynosi masa molowa razy liczba moli, czyli mamy tutaj 232 razy 148 tysięcznych, co daje nam 34,34 g. Więc tyle gram tlenku srebra potrzebujemy, aby otrzymać 1,5 decymetra sześciennego tlenu. Kolejne zadanie za nami.